Dawno nie gadaliśmy o akwarium. No to pogadajmy o akwarium. A dokładnie pogadajmy o kolejnym gatunku rybek, który w swoim akwarium posiadam. Otóż chodzi tutaj o Molinezję ostrołówcą, inaczej zwaną Ostropyską. Po łacinie Poecilia sphenops. Jest to rybka z rodziny piękniczkowatych, która pochodzi z Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Gdzie w naturze zamieszkuje taka rybka? Otóż taka rybka zamieszkuje sobie raczej płytkie wody przybrzeżne, zamieszkuje sobie luźno zarośnięte strumienie przybrzeżne, ale też jeziora, delty rzek, mokradła, Generalnie takie raczej stojące i płyciutkie. Co do wyglądu molinezji, samica dorasta do 10 cm, natomiast samiec do 8 cm. Generalnie najbardziej pewnie kojarzą Wam się molinezje z takimi czarnymi rybkami, ale odmian barwnych jest naprawdę sporo. Natomiast naturalnie molinezja nie jest aż tak kolorowa, więc jest bardziej srebrno-zielona. I to dopiero w toku hodowli tych wiele odmian barwnych powstało. Czym karmimy taką molinezję? Otóż taka molinezja je na przykład larwy komarów, dawnią ochotkę, specjalny pokarm dla rybek, ale też warto podawać jej pokarm roślinny, na przykład spirulinę. U mnie w akwarium akurat spirulinę. Molinezję bardzo chętnie jedzą. Długość życia takiej rybki to około 3 4 lata. Co do usposobienia, jest to rybka towarzyska. W zasadzie się nie boi, oczywiście, no też nie przesadzajmy, no nie jak puścicie rekina do środka, to się trochę przestraszy. Jest to rybka, która jest polecana do akwarium wielogatunkowego, ale również jest polecana dla początkujących hodowców, ponieważ jest całkiem odporna. Co do tego, ile trzymamy minimum rybek tego gatunku w akwarium, no to to gdzieś 3-4 rybki minimum. I najlepiej jest trzymać je w takim zestawieniu, że mamy kilka samic i jednego samca. Molinezja zajmuje najczęściej środkową i górną część zbiornika. Wymaga dość sporej, bujnej roślinności. Fajnie, jeżeli tych roślinek mamy dużo, fajnie też, jeżeli mamy dużo kryjówek i dekoracji. Molinezje potrzebują całkiem sporej przestrzeni do pływania. Co do parametrów wody, no to temperatura około 24 do 29 stopni, a pH od 7 do 8. Minimalna wielkość zbiornika to 112 litrów. Jeżeli chodzi o rozmnażanie tej rybki, no to molinezja uchodzi za taką, która łatwo się rozmnaża. Ogólnie samica może przetrzymać mlecz samca naprawdę bardzo długo i z tego może kilka razy urodzić. Są to rybki jajo żyworodne, czyli... Samica rodzi taki już ukształtowany narybek. no i tego na jest naprawdę sporo. Sama ciąża trwa od 4 do 6 tygodni. Warunki optymalne dotarła to podwyższenie temperatury wody do 26 stopni. To, co jest istotne, pamiętajcie o tym, są to rybki, które mogą zjeść własne potomstwo, więc warto po porodzie po prostu taką rybkę wyjąć z akwarium do głównego zbiornika. Ciekawostki na temat Molinezji. Otóż Molinezja została odkryta w 1920 roku. W Dziczy nie obserwujemy różnych odmian barwnych, o czym już wspominałam. Natomiast te odmiany barwne powstały tylko i wyłącznie w toku hodowli. Ta taka najbardziej znana, Black Molly, również jest odmianą hodowlaną. Ona w Dziczy również nie występuje. Molinezje naturalnie żyją w Ameryce Południowej i Środkowej. Natomiast zostały introdukowane w takich krajach jak Japonia, Tajwan, Singapur, Izrael. Oraz w niektórych rejonach wschodniej Europy. Molinezje to rybki, które żyją w ławicach. Podążają za sobą raczej w, z przyczyn społecznych, aniżeli, aniżeli samego jakiegoś głównego celu. Molinezje w naturze mogą zamieszkiwać trochę zasolone zbiorniki, również takie mniej świeże zbiorniki, ponieważ tolerują lekkie zasolenie wody. Molinezje źle znoszą e, toksyny w wodzie, e, jak też nagłe zmiany temperatury, ale na pozostałe elementy, takie jak zmiany jakości wody, są naprawdę bardzo odporne. Przy molinezji są glony, w związku z czym, podobnie jak gupiki, e, są one jednymi z czyścicieli w akwarium. I pomagają pozbyć się nadmiaru glonów. W moim akwarium pływają molinezje, które są powiedzmy, że adoptowane. Część z nich jest dosyć mała, część z nich jest duża. Są to faktycznie bardzo towarzyskie rybki, faktycznie są one wytrzymałe, ale też potrafią to akwarium zdominować, jeżeli chodzi o gatunki rybek. O czym uważam, należy pamiętać. No to dla wytrwałych, którzy dotarli do końca tego filmiku, zapdateujmy sobie mój mini zbiornik, o którym mówiłam bardzo dawno temu. Otóż, finalnie. Oczywiście się nie powstrzymałam i kupiłam krewetki. Krewetki sobie spokojnie żyją w tym małym zbiorniku, rozmnażają się, jedzą, wesoło sobie pływają, naprawdę fajnie się je obserwuje, choć jakoś, jakoś tam nadmiernie towarzyskie nie są. Gatunki krewetek, jakie posiadam w mini zbiorniku to neokardinie, trochę bardziej wytrzymałe. Jeżeli chodzi o odmiany kolorystyczne jest to sakura red i sakura orange. O krewetkach z mini zbiornika na pewno zrobię oddzielny odcinek, więc nie zagłębiajmy się za mocno w temat. Tak czy siak, mini zbiornik dalej funkcjonuje, stoi sobie u mnie na biurku i krewetki są w miarę szczęśliwe. W tym odcinku byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Nie oglądajcie tylko, jeżeli wam się podoba, no to właśnie ten guziczek subskrypcji kliknijcie. Zapraszam Was również na TikToka i Instagrama Szańki. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Co do grupy rybek, to w naturze zostały odkryte. Od... Tam mieszance kolorystyczne. Jeszcze ktoś uzna, że to jest kuźwa jakieś rosistowskie. Z czym może z tego wyjść kilka. Razy. kur, Jeszcze raz. Które są półsłone. Cik! Dziękuję.